Dzień dobry, moi drodzy, mamy dzisiaj drugi dzień lutego, mamy dzisiaj czwartek, mamy dzisiaj kilka fajnych dni, ale, przepraszam, ale jeden w ogóle najfajniejszy. Dzień mokradeł, dzień niedźwiedzia, dzień świstaka, dzień naleśnika, ale tak naprawdę jest dzisiaj, kochani, święto ofiarowania pańskiego. To jest w ogóle w Polsce, tak zwyczajowo się przyjęło, koniec Bożego Narodzenia. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy się śpiewa kolędy. Jest dzisiaj dzień życia konsekrowanego, ale o tym to będzie więcej w ogóle w odcinku. Zróbmy dobry dzień, dobry drugi lutego, dobry czwartek. Zapraszam człowieczka, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, bardzo serdecznie Was witam w tym odcinku dzisiejszym i bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie. Kochani, będzie dzisiaj trochę o tym dzisiejszym święcie, bo to jest takie święto, które nie jest tylko świętem zakonników, tylko warto by o nim pomyśleć właśnie trochę szerzej, dlatego chciałbym Wam dwa słowa o tym opowiedzieć. Jest dzisiaj święto ofiarowania pańskiego, które jednocześnie stało się świętem życia konsekrowanego. Skąd to się wzięło? No, ofiarowanie pańskie polega na tym, że Pan Jezus, tak, zostaje według prawa żydowskiego oddany na własność Ojcu, jakby Ojciec oczywiście nie jest, że tak powiem, samolubny i się nie chce się nie dzielić, dlatego się dzieli i oddaje nam potem swojego syna. Ale generalnie ofiarowanie polega na tym, jakiś ptaszek tu ładnie śpiewa, o matko, jaki wielki. Generalnie polega na tym, że ofiarowujemy swoje życie Panu Bogu, oddajemy Mu je w ręce. Stąd właśnie dlatego dzisiejszy dzień się przyjęło w Kościele nazywać Dniem Życia Konsekrowanego, czyli Dniem tych, którzy się oddają Panu Bogu jakby na własność, do służby, do tego, żeby Pan Bóg się mógł nim posługiwać. Ja de facto oczywiście uznam, że tak każdy człowiek powinien robić, bo to nie jest tak, że ja jako zakonnik, nie wiem, bardziej mam się Panu Bogu oddawać. Nie, kochani, ja mam się Panu Bogu oddać i Wy macie się Panu Bogu oddać. Ale chciałbym o jednej rzeczy. Kochani, jak się mówi o życiu konsekrowanym, jak się czyta różne dokumenty kościelne o życiu konsekrowanym, to bardzo często mówi się, jakby, że życie konsekrowane ma być znakiem przyszłego świata. Zobaczcie, na przykład Pan Jezus mówi o tym, że w przyszłym świecie nie będzie małżeństw, tak, nie będą się żenić, za mąż wychodzić i zakonnicy mają być na przykład też tego takim znakiem, że jak się patrzy na zakonnika, ja wiem, że to jest wersja idealna, no niestety u mnie jej trochę nie znajdziecie, ale jak jest taka wersja idealna zakonnika, no to widząc go, i oczywiście nie chodzi o jego wygląd, o jego strój, o jego cokolwiek innego, tylko widząc, jak on żyje, w jaki sposób, nie wiem, kocha, w jaki sposób jest blisko z Panem Bogiem, o siostra Barbara wyszła, serdecznie pozdrawiam, w jaki sposób jest blisko z Panem Bogiem, to powinno się widzieć Królestwo Niebieskie. Czyli patrząc na życie tego człowieka, powinno się widzieć, jak wygląda niebo. Kochani, uważam, że to jest w ogóle bardzo piękna definicja. Ja myślę, że często jak się na mnie nie patrzy, to niekoniecznie niebo widać, ale staram się, no, próbuję jak się tylko da, żeby niebo ludziom przybliżać i żeby jak oni zobaczą moje życie, to co do nich mówię, jak usłyszą moje słowa i tak dalej, no to poznają niebo. Ale kochani, to jest, uważam, w ogóle powołanie, możliwe, że szczególnie, nie wiem, dla nas to jasne, ale dla każdego, matko i córko, ptaki mi tu przylatują, jestem jak święty Franciszek. Kochani, to jest powołanie dla każdego z nas. Pomyśl sobie, czy jak ktoś patrzy na Twoje życie, jak ktoś patrzy na to, jak innych traktujesz, jak mówisz, jak postępujesz, jakie podejmujesz decyzje, jak żyjesz, to czy ktoś widzi niebo? Czy ktoś widzi Królestwo Niebieskie? Czy ktoś sobie myśli, kurczę, ten człowiek mi po prostu trochę otworzył drogę do nieba, ten człowiek mi pokazał, i nie dlatego, że mi powiedział, tylko swoim życiem pokazał mi kawałek nieba. Tym powinno być życie konsekrowane, ale jestem przekonany, kochani, że każde nasze życie, każdej z Was, powinno być takim wskazywaniem nieba, czyli takim wskazywaniem, że jak ktoś widzi nasze życie, to natychmiast Pana Boga pragnie, nie? To jest chyba najpiękniejszy komplement, jaki można usłyszeć, nie? Kiedy patrzę na Ciebie, kiedy widzę Twoje życie, to mi się Boga chce, to widzę, że Bóg jest dobry, to widzę, że Bóg kocha, to przez Twoje postępowanie, przez Twoje serce, przez Twoje oczy, przez Twoje ręce Pan Bóg do mnie przychodzi. Pomyśl dzisiaj o sobie. Wiem, że koniecznie często sobie powiemy, no nie bardzo, nie? Ja też nie mogę powiedzieć o sobie, że zawsze nieustannie tak jest. Czasem pewnie tak, ale chciałbym więcej. Chciałbym bardziej być tym znakiem, że jak ktoś mnie zobaczy, że pomyśli, kurczę, Pan Bóg chyba jest i Pan Bóg jest dobry. Pomyśl, co możesz zrobić, co możesz zmienić, żeby takim znakiem jednak się stawać. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, no warunki bytowania są bardzo trudne. Ja tu całe w ogóle po prostu płynę, mam nadzieję, że tego nie widzicie i że jakoś nie wygląda to strasznie. Ale no staram się po prostu jak mogę, żeby w tych ciężkich warunkach życiowych nagrywać dla Was wstawaki. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Mam nadzieję, że już do końca, do Wielkiego Postu uda mi się nagrać wszystkie wstawaki w jakimś cieple. Mimo, że już dawno pewnie w cieple nie będę, no ale cóż, bo jestem tu jeszcze tylko kilka dni w Australii, ale nagram do przodu. Kochani, pięknego dnia Wam życzę. Pełnego słońca, pełnego znaków obecności Bożej, pełnego dobra. Miejcie się, proszę.
najlepiej na świecie. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do zobaczenia już niedługo. Z Bogiem, pa, pa!